Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad, a to jest kolejny odcinek serii Train Sim World 2. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż, więc blokujemy drzwi, wyjeżdżamy z góry. Rozpędzamy się do 160 km na godzinę. Przepraszam, drodzy Państwo, na jakieś chrypki mnie mama wzięła. Następna stacja to Langerwache. Czy tam Langerwejsze, czy jak to się czyta? Pozwólcie, że ja to będę czytał jako Langerwache, przepytań. No, może to nie jest niewiadome jak karyczące języko. Ładny mostek, taki szpiczasty swoim. No jest ograniczenie już do 160 na godzinę. Trzeba pamiętać, że w odpowiednim momencie włączyć ten moment. Lepiej zrobić to z 158 km. On wtedy z automatu ustawi się na 160. Przed stacją będziemy mieli ograniczenie do 80 km na godzinę. A nawet mogliśmy to przeuważyć na semaforu, który nas o tym ostrzegł. Więc my, jak czuję, że jesteśmy wzorowym maszynistą, hamujemy prędkości wynikającej z ograniczenia. Następnie również będziemy jeszcze bardziej hamować ze względu na miasto teraz.
również, pomimo wszystko jesteśmy przed czasem, a wcale nie jechaliśmy szybciej. Odblokujmy drzwi prawe. I teraz tak, tutaj również jedziemy zobaczyć. Znaczy jedziemy, no idziemy. To jest czysto. Po drugiej stronie również nic nie widną. Mamy wskaźnik. To jest w porządku. No musimy przejść niestety do pociągu. Tu bariereczki są ustawione. To wszystko w porządku. No, jak widzicie, cały skład się zmieścił. Jeszcze mamy trochę czasu do odjazdu, całą minutę. Zejdźmy pod ziemią, zobaczyć. Niestety przejść nie możemy. Tu żadnych informacji o trasach też umieścić nie możemy. Jeszcze w tych budkach czasami by mogło być. Ja nigdzie nie widzę. O, widzę. Biegniemy. Jeszcze zdążymy. Może... O, pięknie. Wywieszamy. A teraz już tak na serio trzeba wracać im szybciej do pociągu. Wchodzimy po schodach, zamykamy drzwi. Dobrze, czas odjazdu nadszedł. Siadamy i jedziemy. Następna stacja to Eschweiler, Hampelbachów. A my się rozpędzamy na 160 na godzinę za 5 km. Powinniśmy dojechać do stacji. Załączamy tempomat. Jedziemy. Ale mi się nie podoba ten wyświetlacz. Ten podoba mi się bardziej. Zifa. No ale tu, zobaczcie drodzy Państwo, ile tu mamy klawiszy. Road na przykład. Trasy. My jedziemy do AA. Tak. Da się do Hauptbahnhof.
i teraz tutaj się wyświetla. Fajnie. RE9. To nie ma napisane. Jaką linią? Nie, jest RE9. A, jedna odbra. A widzicie, drodzy państwo, o tym nie wiedziałem na przykład. To jest ten FIS-ie, nie? Tak. Dobra. Status to jest to. Dobrze, ale my zacznijmy hamowanie, bo zaraz stacja. A pod tą B nie ma nic. Zwód busy, status MB0. Ojej. No nie, to tu jest małe ograniczenie prędkości, a my to zasuwamy jak... No i się zapatrzyłem trochę, nie? No cóż, tak to jest, jak się poznaje nowe rzeczy. Nie wiem, czy ja jakiegoś hamulca awaryjnego czasami nie wyciął. Zaraz się przekonamy. Fachryplana. Twoją drogą. Nie, ziel. No niestety nie działa. Radyjko też nie działa. My tu mamy jakiś status. Neutralista. Zóg 2. No ja bym chciał teraz z tego wyjść, tak łaskawie. Ła, pod eską tu są jeszcze jakieś statusy. Ojejku, to nie jest na mnie. No zóż, to w tym byliśmy, jeszcze tu mamy W. I status, dobrze, to nic nie robi. Ale to jest fajne z tą trasą. A mi się spodobało, szkoda, że ten Fachplan tak nie działa. Dobrze, póki mamy jeszcze drzwi otwarte, to pójdźmy tutaj zobaczyć. O, tu jest apteczka, tu już byłem kiedyś. A jeszcze wtedy nie wiedziałem, że te mapki trzeba wywieszać. O, bo tu nie jest wywieszone na przykład. A nie, co rusz, to na wszystkie rzeczy się człowiek dogaduje. Dobra, tu już nie ma więcej map. Czekamy na czas odjazdu w takim razie. Już nie ma wsiadania. Jest tylko oczekiwanie na odjazd. Dury. No, fajne. Fajne animowane wyświetlacze. Że ja dopiero teraz się o tym dowiedział. No cóż. Odjazd. To jest ograniczenie do 60. Jeszcze ten Fachplan by mogli zrobić. Panie,
A ten pomad na inny sobie te 120 km na godzinę. Dobrze. Rzućmy sobie bieg jałowy, a będziemy zwalniać do 110 km na godzinę. No właśnie, i ten pomacik też sobie wzmacnia. Zaraz będziemy hamować, bo zbliżamy się do stacji Stolberg. Na tej stacji też się zatrzymują pociągi pośpieszne. Tego co dobrze kojarzę. Jeszcze my w tamtym Stolbergu mieliśmy tylko na chwilę się zatrzymać do coś. My się tu mieliśmy zatrzymać, bo tam jakaś awaria była. Czekaliśmy przed wjazdowym. Chyba w Stolbergu. Tak coś mi się wydaje. No nie, coś krótki peronik, jak na ten cały mój skład. Mamy minutę, drodzy Państwo. Mamy minutę na wbieganie całej stacji. Tu Pan odjeżdża już. Ja w czasie tej jednej minuty pozwolę sobie zejść na dół. Nie, bo tu nie ma zejścia na dół, tu jest tylko wejścia w górę. Sprawdzimy sobie. No, nie chciałem spadać. Sprawdzimy sobie tylko, czy to nie ma jakiegoś planu. Jest tam na dole, już widzę go. To nie widzę, widzę. O, jest już umieszczony. Dobra, teraz biegniemy, bo odjazd. Zablokuj drzwi, no biegnę, biegnę, żeby je zablokować. Pomiędzy pasażerami. No nie, zręcznościowa gra, trzeba wymieniać szybko pasażerów. A, biegnie, 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 biegnie. Zamknij. I jedź. Następna stacja Aachen, Rotterdam.
138. Jejku, za szybko, za szybko. Przy 137 jeszcze łapię w dół, a przy 138 już w górę. Ale fajnie te tory zrobione, nowe i modernizowane się stare. Tak, nic gruchy, nic pietruchy. Tak sobie. To są takie drobnostki, które czasami się pojawiają. Myślę, że to są po prostu błędy, które gdzieś tam ktoś przez przypadek popełnił i na to nie zwrócił uwagi. To Zifa jest tym pedałkiem. Trzeba go puścić i nacisnąć. A dlatego nie można iść do przedziału pasażerskiego. No. A jakbym teraz stał i bym poszedł i bym tam usiadł, to pociąg i tak by stał już. Bo by to załączyło hamowanie awaryjne puszczenia tego pedału. Dłużej chyba niż 3 sekundy. Zwalniamy do 120. No i zaraz do 100. No i właściwie to w peron. Czemu hamulec awaryjny? No nie chciałem hamulca awaryjnego używać. Akurat to jest mały błąd, to co się teraz wydarzyło. Panie, gaz! Gaz! Jeszcze tył pociągu za peronem. Panie, pedał, pedał! O, też 160 km przejechałem tym pociągiem, tak? No, od razu lepiej. Dobrze, i lecimy na peron. Zobaczyć, co tu jeszcze trzeba wywiesić. I zaraz będziemy jechać do stacji docelowej. O, tu już apteczka wisi, już tu byłem kiedyś. Na pewno rozkład jazdy nie wisi nigdzie. Albo go też tu wcale nie ma. To też jest możliwe, nie? No tu raczej w polu nie zrobili rozkładu. Ewentualnie tu na dole. A tylko, że ja tu na dół i tak zejść nie mogę, więc no niestety tu nie ma rozkładu jazdy, rozkładu mini. No cóż, taka uboga stacyjka, tylko apteczka dobra do umieszczenia. Na pewno żadnej dziury tam nie ma? Chyba nie ma. Dziury. Dobrze. Idziemy zamknąć drzwi. Drzwi chciałem, bo się ktoś pytał, te drzwi też idzie ręcznie. Wsiądziemy sobie teraz normalnie jako pasażer. Znaczy oni mają to zablokowane, ja mam taki specjalny kluczyk, dzięki któremu mogę
Co mi otworzyć te drzwi? I teraz sobie zamknąć. No i sobie tędy przejść do przedziału maszynisty. Świetnie. Pomysłowe. Jedziemy. Aachen Hauptbahnhof czeka. Na 70 będzie przy następnym semaforze. Trzeba na to uważać. Następny semafor to 700 metrów. Nie przy następnym będzie do 40. Następny semafor za 500 metrów. A kiedy miał tutaj włączony PZB, to by było co chwilę hamowanie awaryjne. Ja się nie lubię z tamtym systemem. Niestety byśmy sobie raczej nie pojechali w rozkładzie, to już byśmy zapomnieli w rozkładzie w tym. Dobra, patrzmy się, czy tu nie ma żadnych tabliczek po drodze. Normalnie się zatrzymam, pójdę w stali. Ja nie widzę tak, żeby to gdzieś na widoku były. I otwieramy drzwi. Szkoda, że tu nie idzie nic zrobić. No. Dobrze, ale aktualnie już tutaj stoimy. Możemy wybrać, że nigdzie nie jedzie. Nikt, ej, nigdzie się nie zatrzymuje. A nie, nie, to wybrałeś. To miało być nic. Nie, że nigdzie się nie zatrzymuje. Po prostu nigdzie nie jedzie. Zamykamy drzwi, wyłączamy przerywacz wodny, obniżamy pantograf. Znaczy ten przerywacz wody to nasz wyłącznik szybki. Mamy złoty medal. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek Simulatora Train Sim World 2. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.